Droga rodzino zmarłego Stanisława, z panią Janiną na czele, drodzy bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej, drogie osoby życia konsekrowanego, drodzy rycerze Kolumba, szanowna pani konsul wraz z pracownikami Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polski we Lwowie, umiłowani bracia i siostry. Życie każdego człowieka, choćby było najbardziej ukryte, ma zawsze jeden decydujący, a wielki swój dzień. Jest to ostatni dzień życia człowieka na ziemi, kiedy to noc zakrywa oczy cielesne, a wieczność otwiera przed człowiekiem swoje podwoje. Jest to dzień, który Kościół nazywa w swoich modlitwach Dies Magna et Amora Valde. Dzień wielki i bardzo gorzki. Gorzki dla rodziny, a wielki dla człowieka czekającego nagrodę. W takim dniu dziś uczestniczymy, żegnając odchodzącego z tego świata tatę kapłana świętej pamięci pana Stanisława. Nasza dzisiejsza obecność jest darem wdzięczności, jaki składamy najpierw Bogu, że powołał do życia i obdarzył łaską wiary zmarłego Stanisława. Nasza modlitwa w tej lwowskiej katedrze jest zaświadczeniem, że to miejsce było dla niego bardzo ważne, a może i najważniejsze. On miał tutaj swoje miejsce, a wraz z nim jego żona Janina. Z czasem dołączyły do nich dzieci, które włączali we wspólnotę Kościoła, nadając im imiona i prosząc o udzielenie sakramentu Chrztu Świętego. Wędrowanie do katedry na mszę świętą i nabożeństwa było rytmem ich rodzinnego życia. Było tak wówczas, kiedy trwało prześladowanie i pozostało tak aż do niemal ostatnich dni jego życia. Działo się tak, ponieważ zmarły Stanisław żył dla Kościoła i żył w Kościele. Żył on i jego żona Janina. Żył on i jego dzieci Ryszard, Andrzej i Teresa. Życie blisko Boga zaowocowało powołaniem kapłańskim syna Andrzeja, ale i życiem pozostałych dzieci, które zachowały w sobie wiarę, wykształciły się, założyły rodziny i dbają o swoje dzieci tak, jak dbali o nich ich rodzice Stanisław i Janina. Nasza dzisiejsza obecność na modlitwie jest również wdzięczną odpowiedzią Stanisławowi, który wiele razy podejmował modlitwę za nas. Wiem o tym dobrze, gdyż wiele razy widziałem go z różańcem w ręku i wiele razy słyszałem zapewnienie o pamięci modlitewnej. Zatem teraz rozpoczynamy spłacenie modlitewnego długu, którym otwieramy dla zmarłego Stanisława bramy nieba. Ten dług wdzięczności winni jesteśmy wszyscy, gdyż modlitwą i cierpieniem ogarniał całą naszą archidiecezję, biskupów, kapłanów, osoby zakonne, rodziny, młodzież i dzieci. Modląc się, radował się rozkwitem Kościoła, ale i płakał nad jego krzywdą
i cierpieniem. Zatem pierwszym znakiem łączącym nas ze świętej pamięci Stanisławem jest wdzięczność. Drodzy bracia i siostry, drugim znakiem łączącym nas na dzisiejszej liturgii pogrzebowej jest Ewangelia wzywająca nas do owej gotowości na wzór sług oczekujących przybycia swego Pana. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone pochodnie. Owe atrybuty sług świadczą o czuwaniu w stanie gotowości, przepasane biodra, czyli człowiek gotowy do drogi w pełnym ekwipunku, zapalone pochodnie ukazują konieczność przygotowania na każde okoliczności, nie tylko dnia, ale i nocy. Dla nas dzisiaj owymi atrybutami stają się modlitwa i łaska uświęcająca. Modlitwa, która często gości w sercu człowieka, zapewnia ową łączność z Bogiem, trwanie w kontakcie, a więc i otwarcie na Jego przyjęcie. Tak jak biodra przepasane szatą są oznaką zewnętrznego przygotowania do spotkania, tak modlitwa staje się oznaką wewnętrznej gotowości do przyjęcia Pana. Zmarły Stanisław od 18 lat przygotowywał się do wyruszenia w drogę. Od 18 lat żył bowiem z chorobą, która krok po kroku odbierała możliwość władania ciałem. Wiele razy marzył o tym, by dolegliwości ustępowały i by mógł podjąć jak dawniej obowiązki. Gdy jednak stawało się inaczej, cierpliwie niósł krzyż na swoją Golgotę, aby móc powiedzieć: bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na koniec odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości. Niech będzie mi wolno przywołać w tym miejscu postawę wnuczki Karoliny, a tak naprawdę jej przeczucie o szczęśliwym życiu dziadka. Miało to miejsce już po śmierci Stanisława, kiedy zobaczyła swego smutnego i zapłakanego brata, stwierdziła: Mieciu, czemu jesteś smutny? Przecież Bóg powiedział do dziadka: Staszek, trzeba iść do nieba. Miejmy zatem ufność, że idzie w stronę nieba, a my towarzyszymy poprzez nasze modlitwy. Drugi atrybut gotowości to łaska uświęcająca, czyli stan świętości duszy, który oświeca nasze postępowanie. I tak jak płonąca pochodnia daje światło naszym uczynkom, tak wewnętrzne światło w postępowaniu należy do daru łaski Bożej, aby w ciemności grzechu nie przegapić przychodzącego Pana. Potrzeba nam światła Jego łaski. To światło łaski zyskujemy poprzez odkrywanie prawdy, a jej odkrycie prowadzi nas do sakramentu pokuty, w którym żałując za popełniony grzech, obiecujemy poprawę, zadośćuczynienie i po szczerej spowiedzi otrzymujemy dar łaski uświęcającej. To właśnie ta łaska daje nam pewność, że jesteśmy w każdej chwili gotowi, aby spojrzeć w oczy sprawiedliwego Boga. I w tym miejscu chcę stwierdzić, że o taką gotowość dbał zmarły Stanisław przy pomocy posługi kapłanów z parafii świętego Jana Pawła II. Wiedział, że grzech oddala go od Stwórcy, dlatego trzeba było jak najszybciej pozbyć się tej przeszkody i przeoblec się Chrystusa, który w Komunii Świętej dawał mu siły do wytrwania. On karmił się Jezusem, rozumiejąc Jego obietnicę.
Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Umiłowani bracia i siostry, wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby zadbać o te atrybuty oczekiwania, jakim są modlitwa i łaska uświęcająca. One nas utwierdzają w dobrym przygotowaniu na niespodziewane nadejście tego, który jest Panem życia i śmierci i wcale nie musi się nam tłumaczyć, kiedy przyjdzie. Ale to my musimy być przygotowani na to Jego przyjście, chcąc brać udział w radości spotkania zapowiedzianego przez proroka Izajasza. W owym dniu Pan zastępów przygotuje na tej górze ucztę dla wszystkich ludów. Uczta w Królestwie Niebieskim jest otwarta dla każdego z nas, ale to od nas zależy, czy na nią wejdziemy, czy będziemy przygotowani do tego spotkania z Bogiem. I chociaż dzisiaj zasmuca nas konieczność rozstania ze zmarłym Stanisławem, to przecież wiara rozjaśnia nasze myśli właśnie tą obietnicą spotkania, kiedy to Bóg raz na zawsze zniszczy śmierć i otrze łzy z każdego oblicza. Żeby tak się jednak mogło stać, to potrzeba nam za wzorem sług z Ewangelii przepasać biodra modlitwą i uchwycić się pochodni, czyli łaski Bożej. Czas, jaki jest przed nami, zna tylko Bóg, ale my możemy Mu wyjść naprzeciw poprzez nasze czuwanie w modlitwie i łasce. Tego czasu nie ma już nasz drogi brat Stanisław. Dlatego pragniemy dopełnić jego starania modlitwą o Boże miłosierdzie, aby Pan wejrzał na czas jego życia i przyjął go do społeczności zbawionych, gdzie znajdzie miejsce pośród zgromadzonych na uczcie. On otrzymał tę obietnicę na chrzcie świętym. Niech zatem teraz spełni się ona dla niego w szczęśliwej wieczności. Amen.